Katowice rosną i można powiedzieć, że stają się nie tylko stolicą Śląska, ale za dwa lata z kawałkiem będą stolicą świata, dlatego że w Katowicach będzie organizowany Światowy Szczyt Miejski, więc potrzeba pięknych inwestycji. Te inwestycje są już realizowane. To nie tylko centrum kongresowe, to nie tylko przepiękna sala koncertowa, która jest przykładem nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie, ale potrzebujemy mieszkań szczególnie dla młodych ludzi i cieszę się, że ta inwestycja może być wzorem dla innych inwestycji w naszym kraju. Po 3 latach od ogłoszenia widzimy, że ta inwestycja jest czymś naprawdę realnym. Myślę, że w przyszłym roku będzie można tutaj już zacząć zapraszać pierwsze rodziny. Zwrócić uwagę, że wiecha jest w kolorze herbu miasta Katowice, miasto ogrodów. Myślę, że to symboliczne. Te stawki czynszu są, no, tak jak wygląda rynek. Tutaj będzie to, jeżeli dobrze pamiętam, chociaż to oczywiście może się zmienić, tak, to będzie tam około 27 zł za metr kwadratowy. Do tego trzeba jeszcze uwzględnić dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start, które tu wnoszą Katowice, jeżeli dobrze pamiętam, około 6 zł, czyli efektywnie to będzie tam pewnie w okolicach 20 zł.